Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy kontynuować pracę nad sterowaniem pompą. Dodamy tu kilka elementów, tak żeby można było sterować tą pompą ręcznie lub też automatycznie. No i kilka zabezpieczeń. Zapraszam. Można tutaj dodać przełącznik, tak abyśmy mogli przełączyć sobie te sterowanie z na przykład trybu automatycznego w tryb ręczny. I w tym momencie na przykład to oczywiście będzie tryb auto, a tutaj będzie tryb manualny. W tym momencie chcemy też zabezpieczyć oczywiście pompę, żeby nie działała bez żadnej cieczy. I tutaj weźmiemy napięcie dopiero za tym czujnikiem właśnie poziomu w zbiorniku z pompą. Także dopiero jak tutaj będziemy mieli jakąś cieczę w zbiorniku, to będziemy mogli zastartować tą pompą manualnie. No i wystarczyłoby w zasadzie połączenie się przewodami w tym miejscu, czyli ominięcie tego przekaźnika i całego tego sterowania i w zasadzie już mamy wszystko rozwiązane. Ale nie ma tutaj żadnego zabezpieczenia przed przelaniem się zbiornika. Oczywiście jeżeli jest to jakieś fizyczne zabezpieczenie typu jakieś rury przelewowe, gdzie nie pozwolą się przelać, a chcemy załączyć ten stycznik bez względu na poziom wody, no to wtedy takie rozwiązanie już wystarczy. Ale jeżeli ten zbiornik nie ma żadnego przelewu, a chcemy go zabezpieczyć tutaj przed przelaniem, to warto by było wtedy również dodać jeszcze do tych dwóch czujników poziomu trzeci, alarmowy, tak żeby zadziałał, gdyby w razie ten czujnik wysokiego poziomu zawiódł, ale powiedzmy, że nie musimy tego tak robić, nie jest to takie konieczne. Także możemy tutaj wykorzystać też normalnie zamknięty styk od tego czujnika. Przeważnie takie czujniki mają wyprowadzenia właśnie styku normalnie zamkniętego i normalnie otwartego. Jeżeli wezmę normalnie zamknięty taki styk, to będę mógł uruchomić pompę w każdym momencie, oprócz sytuacji, gdzie zbiornik będzie pełen, tak aby nie doszło do przelania. Tutaj również można było zastosować jeszcze ten obwód, który już mówiłem, z czasówką, czyli zabezpieczenie pompy, żeby nie działała bez płynu. Tutaj warto by dodać wtedy jeszcze czasówkę. Oczywiście tutaj powiedzmy ten symbol, jak już mówiłem wcześniej, trochę się różni czasówki, ale to będzie cewka czasówki. Może to też podpiszę tutaj timer. I ta czasówka będzie załączona z tego miejsca, czyli w każdej sytuacji, bo zabezpieczyć chcemy pompę, czy będziemy sterować nią automatycznie, czy też ręcznie. Czyli za każdym razem ta czasówka się włączy i będzie po załączeniu odmierzać czas. Tutaj trzeba będzie wykorzystać jeszcze styk od tej czasówki, normalnie otwarty. Przyłączmy to sobie tutaj właśnie do tej czasówki. Czyli za każdym załączeniem, bez względu czy to na auto, czy na manual, załączamy czasówkę. Ten styk się zwiera, no i pompa zaczyna działać. Jeżeli ta pompa osiągnie jakieś ciśnienie, czyli dajmy tutaj normalnie otwarty jakiś tutaj czujnik ciśnienia, wtedy musimy ominąć tą czasówkę, styk tej czasówki, tak aby podtrzymać pracę stycznika. I w tym momencie mamy już też zabezpieczenie przed pracą pompy bez cieczy. Oczywiście tutaj możemy dokładać różne inne elementy, typu jakieś lampki ostrzegawcze, kiedy na przykład wybije przeciążeniówka, możemy założyć tutaj pod styk przeciążeniówki jakąś lampkę informującą nas o tym. To postarajmy się to złożyć i zobaczymy, jak to działa. Przygotowałem taką makietę, gdzie wygrawerowałem na kawałku sklejki te właśnie dwa zbiorniki. Ten, który będzie z pompą zasilał w ten większy, gdzie będą dwa czujniki. Oczywiście tutaj mam przełączniki symulujące właśnie te czujniki poziomu. Tutaj mam czujnik ciśnienia, który kiedy pompa zadziała, oczywiście się załączy. No i tutaj ten duży wyłącznik to jest właśnie czujnik tego poziomu, tutaj żeby ta pompa nigdy się nie załączyła bez płynu. Oczywiście przygotowałem to dlatego, że w takiej małej skali będzie łatwiej
to po prostu przetestować. Normalnie takie zbiorniki duże, gdzie znajdują się pod ziemią, są zupełnie gdzie indziej te duże zbiorniki magazynujące tą ciecz i czujniki ukryte gdzieś w środku, także ciężko by było to naprawdę zobaczyć. Także podłączę to teraz wszystko, nie będę Was zanudzał, tak jak w poprzednich odcinkach po kolei podłączaniem przewodów, dlatego że no, będę po prostu kierował się schematem i po prostu będę podłączał po kolei każde połączenie. Jedyne co podpowiem, to na schemacie każde połączenie, czego nie mówiłem wcześniej, które już zostało połączone, po prostu przekreślam krzyżykiem, tak żeby nie powtórzyć, żeby nie wracać już do tego połączenia i żeby upewnić się, że wszystkie połączenia są już zrealizowane. Także zabieram się do pracy i za chwilę zobaczymy, czy wszystko działa. Mam już zrealizowaną tą pierwszą część tutaj sterowania ręcznego, łącznie z tą czasówką i z czujnikiem ciśnienia. Wszędzie właśnie te linie, które są zaznaczone krzyżykiem, to są połączenia już właśnie zrealizowane. Co teraz musimy zrobić? Przełączyć oczywiście klucz na sterowanie manualne. Widać, stycznik się załącza. Tutaj zamontowałem tylko taką lampkę, żeby było bardziej widać, kiedy stycznik jest załączony. Ale zacznijmy jeszcze raz. Bez czujnika ciśnienia załączamy na manualne sterowanie. Nie załączam tutaj ciśnienia, czujnik ciśnienia nie zadziałał, jak widać po czasie zadanym stycznik się rozłącza. Musimy jeszcze raz to załączyć, teraz podam ciśnienie, czyli ten czujnik ciśnienia poda sygnał, czasówka się wyłączyła, stycznik cały czas zostaje załączony. Tutaj oczywiście ten czujnik dolnego stanu oczywiście nie ma żadnego teraz znaczenia, ale ten czujnik wysokiego stanu, jeżeli ten płyn osiągnie ten stan, powinien rozłączyć stycznik, no i właśnie tak się dzieje. Kiedy ten poziom spadnie, stycznik znowu się włączy na sterowaniu manualnym tylko i wyłącznie. Tak żeśmy to zaprojektowali. No i oczywiście jeszcze musi się rozłączyć ten stycznik po sygnale z czujnika, w tym z pierwszym zbiorniku z pompą, że nie ma tutaj żadnego płynu. No i oczywiście tak się dzieje. Jeżeli tylko płyn się pojawi, to stycznik znowu się włącza. Wyłączamy wszystko, realizuję dalszą część tego sterowania automatycznego, co nie będzie już tu wielkim problemem. Wszystko już podłączone, jedyna zmiana, musiałem zastosować tutaj inne przekaźniki, dlatego że nie zauważyłem, że ten przekaźnik nie ma wyprowadzonych dwóch pól osobnych, a taka jest tutaj potrzeba. I nawet w tym zespole przekaźników też właśnie każdy przekaźnik nie ma dwóch pól osobnych, także podłączyłem dwa przekaźniki równolegle, i z jednego przekaźnika wziąłem styk normalnie zamknięty, a z drugiego styk normalnie otwarty. Można to traktować jako jeden przekaźnik. Taka mała zmiana, nieplanowana. No i zobaczmy, jak to działa. Przełączam klucz na tryb automatyczny. Tutaj było widać, że poziom niski jest załączony, czyli ten poziom gdzieś był tutaj cały czas w środku, ale poziom wysoki nie jest osiągnięty. Powiedzmy, że w tym momencie dochodzi tutaj ciecz do poziomu wysokiego, stycznik się rozłącza i teraz, uwaga, musi pozostać wyłączony aż do stanu niskiego, także opada poziom, woda gdzieś tam spływa, poziom wysoki, czujnik poziomu wysokiego się rozłącza, stycznik cały czas zostaje wyłączony, aż dochodzi do stanu niskiego i w tym momencie pompa zostaje załączona, oczywiście tutaj już nie załączam tego ciśnienia. No jak widać, to właśnie teraz wyłączyłem ciśnienie i stycznik się wyłączył. Także to już pokazywałem na sterowaniu manualnym, to ominę. No ale teraz stycznik się załączył, pompy są załączone. Ten czujnik niskiego poziomu oczywiście się załącza teraz, podnosi się. Stycznik cały czas zostaje włączony, aż do poziomu wysokiego. No i tak po kolei. Oczywiście już pomijając właśnie te dwa czujniki, które wcześniej objaśniłem. Oczywiście klucz wyłączając na zero, nic się tutaj nie dzieje i nie można załączyć w żaden sposób pompy. Tutaj mała uwaga, zastosowałem tutaj w ten włącznik wysokiego poziomu styk tego włącznika, normalnie zamknięty, a tutaj zastosowałem normalnie otwarty. Ja zastosowałem taki przełącznik, czy też powiedzmy czujnik, gdzie ma dwa osobne pola i można takie coś zrealizować. Przy zwykłych czujnikach, takich powiem standardowych, właśnie jak tutaj taki duży, o właśnie, taki pływak, są wyprowadzone trzy przewody, gdzie jeden to jest przewód common, drugi to jest styk normalnie otwarty
i normalnie zamknięty i wtedy wygląda to w ten sposób, że jest styk jeden normalnie zamknięty, a drugi jest normalnie otwarty. I to są właśnie te trzy przewody, trzy wyprowadzenia. No i właśnie można się zastanowić, czy przy takim rozwiązaniu można by to podłączyć i czy by to działało. Odpowiem, że nie do końca. Jak dlaczego, to możecie się zastanowić, pisać w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko. Mówimy już o czujnikach i właśnie już następne odcinki zaczniemy o czujnikach i po kolei te czujniki będziemy omawiać, a jest ich naprawdę sporo, także zajmie to pewnie kilka odcinków. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam. Cześć.